Cześć moje czarodziejki, mam dzisiaj dla Was coś specjalnego. Bardzo długo czekałam na tego YouTube'a, żeby go zrobić. Dosłownie nie mogłam się doczekać, było to moim marzeniem, żeby właśnie robić takie fajne cosplayowe rzeczy. Już się nie mogę doczekać, aż zrobicie to ze mną i z moim gościem. Cześć wszystkim, jestem Agnieszka. Powiedz, skąd się znamy. Poznałyśmy się przy pracy przy jednym teledysku i teraz, że tak powiem, utrzymuje się to. Wspólnie z Agnieszką przygotujemy makijaże inspirowane postaciami z gry Genshin. Ja nie jestem jej fanką. W sumie nawet do niedawna nie wiedziałam, że ona istnieje. Nigdy ale nie jestem, grałaś, nigdy nie grałam, dlatego nie jestem... Nigdy nie grałaś, tak, żeby się zakochała. Dlatego nie jestem fanką. Chodzi mi o to, że nawet nie miałam szansy być fanką tej gry, ale jestem bardzo dużą fanką wszystkich cosplayi i tego, że możemy się w fajny sposób pobawić makijażem i charakteryzacją i wcielić się w jakąś nową zajebną postać. Dzisiaj my pokażemy Wam dwie postacie. Moja to będzie... Ja Miko. A Twoja nie pamiętam! Catching. Czy to Twoja jakaś ulubiona postać? Jedna z... No dobra, to już nie przedłużając, lecimy się malować. Fala. Ty masz śmieszny śmiech, to się możesz zrozumieć. Możesz mi opowiedzieć coś o swojej postaci. Powiedz jeszcze jak się nazywała, catching. Bo już nie pamiętam. Catching. Tak jakby się miała złapać. Tak, to jak go catching. Grałam, lubię. Ogólnie to jest postać, która posługuje się szermierczym mieczem. W Genshinie jest parę w ogóle rodzajów broni. Ty na przykład masz maga. Są jeszcze ciężkie miecze i są też łuki. No ja mam maga, trochę źle wybrałam, bo ja wybierałam po stroju. I słuchajcie, historia jest taka, że ja nie znając tej gry znalazłam strój w internecie. Mówię, chcę być tą postacią. I pytałam się dziewczyn. Jedna z lepszych postaci, tak. Moim zdaniem, naprawdę. I potem szukałam, pytałam się dziewczyn i okazało się, że Aga jest wielką fanką tej gry. Grałam. I że właśnie możemy zrobić razem YouTube'a, możemy się razem poprzebierać, możemy razem zrobić jakieś fajne rzeczy. I ogólnie nasze dwie postacie pochodzą z trochę innych krain geograficznych. Ogólnie cała mapa jest inspirowana właśnie światem. Moja kraina jest inspirowana Chinami, a twoja jest inspirowana Japonią. Dlatego wybrałam. Ja lubię Japonię! Japończyków, ale ja lubię takich mieszanych Japończyków. Takiego Azjatę z czarnoskórym. Trochę Polaka też może być w tym, ale to już musiała być jakaś mieszanka wybuchowa. I ogólnie twoja to jest taką boginią, jest taka trochę... Jest waleczna? Jest fajterką? Jest waleczna. Też ma swoją najlepszą przyjaciółkę, Szoguna. Szoguna! To następna postać, którą zrobię, to będzie Szogun. W ogóle myślałam, że to męska postać, ale spoko. Trochę twist, jeżeli chodzi w ogóle o tam, że Szogunem nazywa się, że mamy takie przeświadczenie, że to musi być mężczyzna, a to jest Bo zazwyczaj Szogunem tak się nazywało. Tak, w sensie Szogunem w ogóle nazywało się dowódcy armii i w którymś... Jaka mądra! Też lubię Japonię! I w którymś wieku w ogóle cesarz spadł, powiedzmy, z takiej pozycji swojej i Szogun tak jakby przejął rolę cesarza. A w Japonii sztuki walki, myślę, że nie chciałabym być przecięta kataną. Także nie ma lekko. Zobacz, jak ładnie. Opowiedz mi teraz może coś o mojej postaci. Ja po prostu nie jestem w stanie tego wypowiedzieć. Nie, zapominam cały czas, Miko. Ale Miko. Też tak, różne postacie też dają jakieś pseudonimy. Mhm. No i twoja jest na przykład Foxy Lady. I'm Foxy Lady. I jest w ogóle opiekunką świątyni. Ja właśnie przyjaźni się z Ei, Szogunem. O, czyli ja będę miała dwie postacie na początku. Miko, a potem Szoguna i to są psie. Tak, dokładnie. Jedna z nielicznych, w sensie one tak dwie się lubią, a reszta tak... Czyli my jesteśmy wybrane. Tak średnio. We don't like plebs. W szczególności, że właśnie Szogun, czyli to Ei, jest archonem. Czym jest? Archonem. Czym jest archon? Bo brzmi bardzo dwuznacznie. To są tacy bogowie. Czy mężczyźni? Mężczyźni i kobiety. To są bogowie tak jakby danych krain. Oni są tak jakby najsilniejszymi postaciami w danej krainie. Jeżeli ktoś, jeżeli...
chcemy grać kimś, no to Rachonem. Bo jest najsilniejszy właśnie. A, tak jak w Diablo Barbarzyńca. Bo Genshin jest na kompa, na PC? Ogólnie jesteś w stanie gdziekolwiek, gdzie chcesz sobie na grę. Nintendo też? Na Nintendo, na Switcha? Na to nie możesz sobie pobrać, tylko... A to nie jest takie za małe trochę? Znaczy, że jest za małe, że jakby te wszystkie postacie to nie będą takie miniaturowe, nic nie będę tam widziała? Jeżeli chodzi o wygodę grania, to nie ma wygody grania. Bardziej sobie białem dojadę, bo ty tak dojwaliłaś tego białego na dole. O, wiesz, trzeba sobie trochę oczy powiększyć, ale tylko odrobinę. A grubo! Po Otwocku! Pozdrawiam wszystkich z Otwocka! Ja tutaj do mojej postaci robię taki różowy, słodki makijaż. Rodzieńki! A ty jaki robisz? Ja postawiam taki trochę zadziorny, wojowniczy. No, bo to jest wojowniczka, on ma miecz. Ma miecz, ale wiesz, ona jest taką też urzędniczką, ona jest bardzo ona taka... jest urzędniczką! No słuchaj, ona jest bardzo taka, wiesz, prawa, ona jest taki, wiesz, rodzinny... Maluj się! Dobrze. No, nie, dobrze, wiem, rodzinę, no. Maluj się, no. Z rodziny, która jest bardzo wysoko postawiona i wiesz, a ona... czyli bogata? No. A ja pochodzę z biednej czy z bogatej? Nie, ty pochodzisz od bogów, słuchaj. A ja pochodzę od bogów, przecież to widać. Look at me, people. Look at me. Żeby ci przedstawić w ogóle, jak wyglądają ataki tych postaci, to jest atak podstawowy, jest atak silny, silniejszy i najsilniejszy. A jak się drą? Jak się drą? Nie drą się, ona bardziej to tak się nie drą. Ona to bardziej tak robi, albo mają jakieś takie, wiesz, takie... Coś tam czasem mówią, czasem nie, to już naprawdę zależy od postaci. A ty masz jakąś swoją drużynę? Masz ludzi, z którymi grasz w to? Wiesz co, można sobie grać, ale rzadko po prostu jestem w stanie złapać się z tymi osobami. Ale mając właśnie otwarty tak jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć, panel swój. Mm-hmm. Można właśnie połączyć się z kimś innym i już sobie gadałam z ludźmi z Francji. No tak. To tak. Po prostu przez internet. Ogólnie to są serwerowe, więc pewnie nie połączę się z kimś z Chin, ale z Europy. Z Europy to się połączę. Nie połączę się z kimś z Chin. No dałoby pewnie radę. Ktoś z Chin gra. Co się stało? Da się każdemu, nawet najlepszym. Już naprawiłam. Się nie to, żeby był dramat. Nie to, że tutaj nie zrobiła paniki. A ty taka wcześniej miałaś okazję robić jakieś cosplaya? Wiesz co, bardziej takie charakteryzacje. Coś tam robiłam, ale nie było to nigdy aż... Nie, no było. Dobra. Ściemniam. Nie było, nie było. Było, nie było. Jak zwykle ściemniam. Nie, no robiłam na przykład Harley Quinn. Która jest, ja mam nawet kill baseballowy w domu, więc to jest moja jedna z ulubionych w ogóle postaci. Robiłam najróżniejsze, ale nie do końca skupiałam się na tym, a teraz bardzo właśnie chciałabym się skupić na takiej typowej charakteryzacji właśnie na cosplayach, ponieważ jara mnie to, to chyba widać. Potwierdzam. Jestem już po prostu, siedzę tutaj na tym fotelu i jestem tak podjarana, że mogę to robić i że zaraz wam pokażę nasze stroje i jak to będzie wyglądało. No dobra, to już możemy pokazać wam stroje. Ja akurat wzięłam perukę, ale zobaczcie, jest piękna różowa. Ty masz jakiego koloru? Fioletowo. Macie jakieś gadżety, dodatki. Tutaj cały strój. Nawet pokażę wam pantalony. Fajnie jest jakościowo zrobione. Tutaj możecie na jednym rękawku zobaczyć, jak są szwy, jak to wszystko fajnie wygląda, jak i ładnie jest zrobione. My to obie kupowałyśmy na AliExpress. I u tego samego sprzedawcy, dlatego że jak ja pierwsza tam zamówiłam, okazało się, że jest super i te stroje naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Cały taki strój to jest koszt między 300 a 400 zł, w zależności od tego, ile chcesz dodatków i jakie chcesz rzeczy. To właśnie też takie mega to wygląda. Jestem pod wrażeniem. Ja jeszcze wam pokażę, bo ja mam tutaj takie smaczki. Ale tutaj mam też takie dodatki, takie detale, które też są w całkiem fajny sposób wykonane. A teraz wam coś pokażemy.
Zobaczcie, jakie cuda. Bardzo mi się podobają w ogóle kolczyki, ta korona, którą mam, nie wiem co to jest, chyba... No powiedzmy korona. Korona, nie, albo może jestem święta. Jestem boginią, więc może to jest moja aureola. Bardzo się podoba, pokażę wam tył. O. Super. Tak się prezentuję. Takie tam. Jak się czujesz, Agusia? Mogłabym tak chodzić. Mogłabyś tak schodzić tak, na co mogłabym. Dzień? Ja też. Już wcześniej wam powiedziałam o wykończeniu, że naprawdę jest super zrobiony strój, jak na taką cenę. Bo pamiętajcie, że to jest 300-400 zł razem z peruką, wszystkie akcesoria. To jest to niewielka cena, zazwyczaj stroje cosplayowe, no to tak powyżej tysiaka takie już dobre, jakościowo tak kosztują. Tak dla was szyte, w sensie dopasowane. To nawet więcej. Chcecie się bawić też sami, ale też przypuszczam, że to by kosztowało parę tysięcy. Czas, pieniądze, wiecie. Tak, więc naprawdę te stroje, ja jestem bardzo zadowolona. Cały czas mi się przekręca. A to ustrojstwo. No ja teraz zaczynam na swoim kanale robić głównie tego typu rzeczy, więc po prostu czyli boję się z nami. Szykuje się seria, nie nice. Wiem czy... Znaczy wiesz, na pewno tak, ale ja wam mogę zapowiedzieć, że ja chcę robić też Mortal Kombat, więc myślę, że te postacie stamtąd też będą... No, oczywiście wyglądały, tak? Tak? No. Taka pojemniczka. Tak. Dziękuję, że byliście z nami, bo ja tutaj spełniałam swoje takie malutkie marzenia i jest to coś dla mnie naprawdę takiego od serca, od serducha. Dla Agi chyba też. Aga też tutaj się dobrze ze mną bawiłaś. Bardzo się dobrze bawiłam. Mam nadzieję, że w przyszłości właśnie będzie jakaś seria. Może razem się przebieramy. Dawajcie znać też w komentarzu, jeżeli wam się podobało i czy lubicie tego typu rzeczy, to po prostu wrzućcie w komentarz, może wymyślicie, w co miałobyśmy się przebrać, albo w co sama miałabym się przebrać. I jak zwykle zachęcam was do subskrypcji mojego kanału i zajrzenia na inne moje socjale, jeżeli jesteście ciekawi mnie. Bardzo polecam. Dzięki. Buziaczki. Mua!